Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Tiger83 i mam taki, słuchajcie, bonusik. Oczywiście Fishing Planet, część trzecia poradnika dla początkujących. Samotna gwiazda i taki jeszcze materiał bonusikowy. Ode mnie dla Was, zapomniałem jeszcze o tym powiedzieć, to dosyć bardzo istotna sprawa, mianowicie levelując sobie na samotnej gwieździe, możecie również sobie, pierwszą rzeczą jest robienie osiągnięć. Tutaj jak wejdziecie na swój profil i po prawej stronie macie osiągnięcia. I tutaj będą osiągnięcia związane z łapaniem różnych rybek. I tutaj jeśli będziecie łapali te basy, może się pojawić również osiągnięcie z tym związane. Także warto to zrobić, gdyż za wykonanie są bitcoiny, które będą dla Was potrzebne. Ale nie wydawajcie ich, tak jak powiedziałem, róbcie zgodnie według mojego poradnika. Ale tutaj dla Was się bardzo to przyda, oprócz bitcoinów będzie również dodatkowa gotówka, również chyba inne nagrody mogą się pojawić, także warto robić te osiągnięcia. Będąc na danym obisku i levelując przy okazji, to będzie dla Was samo się robiło. Warto tylko zerknąć, jaką rybkę trzeba łapać. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, również bardzo istotna, będąc na obisku dla osób początkujących, tak jak wspominałem, jesteście na samotnej gwieździe, tak? Więc wchodząc w misję, pokażę Wam na razie na... O, nawet nie robiłem, nawet jak widzicie, eksploracji. Ukończono mam tylko bodajże pierwszą część. Nie wiem, gdzie tego szukać, ale zobaczymy, może znajdę. Tu są oczywiście eventy. Wszystkie po kolei. Jest. Eksploracja, proszę bardzo, Lone Star, czyli eksploracja samotnej gwiazdy. I tutaj trzeba jechać na samotną gwiazdę, złów rybę. Bas biały, bas czerwony, bas zielony, bas niebieski, wzdręga i sinder czarnoogoniasty. I to, co mówiłem, że na czerwone robaki, które będziecie zbierać z tego kopca codziennie, ewentualnie sobie, jeśli oczywiście chcecie, możecie wejść w sklep. Przynęty naturalne, tylko teraz nie pamiętam, czy na początku, przepraszam, podstawowe, dobrze szedłem? Dobrze szedłem, nie pamiętam na początku, czy jest psia karma, czy chleb, bo kurczę, mogłem się pomylić. Chyba chleb dostajecie na początku. Także jak na psią karmę się dają same basy czerwone, tak jak wspominałem, tak na chlebek, który jest wart 10 dolarów, warto zakupić. Na trzecim levelu ser również, ale to bardziej chleb. I również te, jak widać, wszystkie te basy niebieskie, słoneczne, shinery i tak dalej, będą nam to brały na ten mały haczyk. Oczywiście, żeby złapać taką wzdręgę, czy dajmy na to shinera czarno-ogoniastego, warto sobie już kupić normalny haczyk, na przykład niebezadzierowy. Taką dwunasteczkę polecam, na przykład. Tylko ona na 12 levelu, widzicie, to może i nie. Szóstkę, ósemka, o! Nawet na pierwszym levelu dziesiąteczka, przepraszam, tak? Tak, dziesiątka rozmiar. W zupełności wystarczy. I wtedy na ten, słuchajcie, chlebek, serę to może nie kupujcie, ale na chlebek właśnie pozostałe te małe rybki związane właśnie z eksploracją samotnej gwiazdy poziom pierwszy w zupełności Wam wystarczy. I to można przy okazji zrobić, łapiąc właśnie na spławik. Dodatkowo oprócz gotówki, bitcoinów. A tu potwory, za daleko poszedłem.
Potwór na razie nie nawet siebie sobie tym głowy nie zaprzątajcie, bo nie warto. Czyli macie tak, basa białego, basa czerwonego po sztuce, chyba zielone, niebieskie z ręka i szyner czarnego gniazda. Także spokojnie na tym haczyku 10 tece to zrobicie bez żadnego problemu. Dostaniecie jeden bitcoin, 1000 gotówki i świecący spławik nocny. Gruszka, ten spławik to starczy wam na bardzo, bardzo długo, ma bodajże chyba 5000 wytrzymałości, a zużywa się tylko po prostu od każdego zarzutu. Czyli tak naprawdę starczy wam na 5000 rzutów. Także warto to zrobić. Następnie mamy eksplorację samotnej gwiazdy, etap drugi. Ja tego jak widać nie robiłem. Musimy złapać bufala małogustego, ale to na tym sprzęcie raczej tego nie róbcie, bo to będzie męczarnia. To ja bym to na waszym miejscu być może odpuścił później, ewentualnie dysponując już sprzętem z Emeralda, jak już będziemy się szykować na 16 level, wtedy można pójść i tego bufalo złapać. Natomiast można złapać szczupaka amerykańskiego, basa plamistego, sumika kanałowego. Sumik kanałowy jest, jak wejdziecie sobie na tablet, w najgłębszym miejscu szukacie jak najciemniejszego miejsca, tam on będzie siedział. Nie wiem, co jest na trzecim etapie, jak widać, to ja tych eksploracji nie robię. W większości przypadków samo po prostu mi to wszystko wpada. Także tak to wygląda. Czyli róbcie osiągnięcia te po prawej stronie, będąc na samotek wieździe. Zobaczcie, jak będziecie łapać te basy, czy nie ma żadnego osiągnięcia z tym związanego. I róbcie misję przy okazji. I tak levelujecie. A dodatkowe bitcoiny, proszę bardzo, żyłeczka, plecionka, 18. To co ja kupiłem, to plecionka właśnie tutaj na tą spławikówkę i na ten spinning. Na 5 levelu ona chyba bodajże była, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak, za 280. Wyjdą, dostaniecie za darmo. Tylko że właśnie, ten bufalo. Także no on niestety baza stopuje, możecie wszystkie rybki złapać z wyjątkiem tego bufalo, tutaj do niego można wrócić ze sprzętem już Emeralda, inaczej nawet do niego nie podchodźcie, nie dacie rady. Także taki krótki bonusik ode mnie, wykonujcie osiągnięcia, wykonujcie misje, eksploracje, dodatkowo jeszcze na pewno powinno być wypróbowanie, zobaczymy czy jest. Na każdym obisku jest eksploracja, wypróbowanie. Eksplorację mamy. Opanowanie. Tutaj widzę, że nic chyba nie ma. Zbieranie. Można przy okazji sobie kompletować, jak widać, ryby. Już tutaj więcej bitcoinów, więcej gotówki, dodatkowo trofeum tutaj dla was będzie przygotowane specjalnie. Na zbieranie też warto sobie przy okazji zerknąć i zobaczcie potem ile jest gotówki, tak? Także warto sobie na spokojnie, będąc na danym ognisku, przy okazji to robić. To chyba nie będzie w takim razie. Chyba że tu wypróbowanie będzie, zobaczmy, może ja żadnego nie robiłem, nie pamiętam. Opanowanie. Główka ci głowa. Nie wiem, czy nawet będzie coś takiego, ale warto sobie przejrzeć. Ale to na razie bym te opanowanie i tak dalej na samym początku tym się tutaj może nie zagłębię, bo tu już jest naprawdę troszeczkę trzeba mieć tego doświadczenia, żeby tutaj działać. Także ja bym tylko się skupił właśnie na waszym miejscu, na samej eksploracji, dodatkowe pieniążki, bitcoiny, akcesoria plus osiągnięcia. Także róbcie osiągnięcia, róbcie eksplorację przy okazji levelując na samotnej gwieździe.
Także tyle ode mnie, taki króciutki materiał, taki bonusowy ode mnie odcinek trzeci poradnika Fishing Planet dla początkujących. Zostawcie łapkę do góry, będę bardzo wdzięczny, będzie dużo łapeczek, będą poradniki się pojawiać. Nową osobę zachęcam do zasubskrybowania kanału, polecajcie, udostępniajcie. Zapraszam na mojego Discorda, link jest w opisie, kto jeszcze nie dołączył. I pamiętajcie o zasypaniu łapki. Tyle ode mnie, życzę wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.